Równależnik M. O misjach inaczej. Jesteśmy na naszym podcaście Równależnik M. Dzisiaj gościmy szczególnego misjonarza, ojciec Tadeusz Gruca. Od 57 lat pracuje w Indonezji. W tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia swojego kapłaństwa. Do zakonu wstąpił w 49 roku w Bruczkowie i praktycznie od wyjazdu swojego na misję ciągle pracuje w Indonezji. Jak możemy przeliczyć, to ojciec już jest 34 lata na emeryturze, a nieustannie pracuje. Serdecznie witam mojego gościa. Chciałem zacząć tą naszą tutaj rozmowę, refleksję od na pewno tego, o czym będziemy chcieli rozmawiać, o prawie 200 projektach, które udało się w ciągu tych 60 lat zrealizować. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, aby ojciec powiedział o okolicznościach waszego wyjazdu na misję, bo nie była to sprawa taka codzienna, prosta. Był czas komunizmu, nie puszczano prawie nikogo za granicę, a tu nagle zadziało się tak, że dyplomaci z Indonezji przyjeżdżają do Europy, jadą do Watykanu, rozmawiają też z naszymi przełożonymi. Rozmawia się z prowincjałem w Polsce, z przełożonymi w naszym kraju i dochodzi do szczególnej decyzji, która w tym czasie nawet komunizmu otwiera bramy i wyjeżdżają misjonarze w daleki świat. Jak to w zasadzie było? No więc ja sam w tym nie brałem udziału, ale jestem tym, który został wybrany na wyjazd do Indonezji. Więc 20 nas wyjechało, więc to byli z różnych dziedzin. Byli ojcowie, którzy już skończyli studia wyższe, magisterskie czy doktorat, a myśmy byli na parafiach na ogół inni, a ja byłem na, jak to kiedyś mówiono, Dziki Zachód w krajniku górnym. Ojciec Piech był w Wydychowie i jeszcze był ojciec Biesik i w trójkę dostaliśmy powiadomienie od prowincjała, że mamy się przygotować na wyjazd do Indonezji. Ten Dziki Zachód to były regiony Szczecina, regiony, tak? Tam idzie, te szczecińskie. I dlatego też potem po trzech tygodniach mniej więcej dostaliśmy czasu, żeby się spakować i wyruszyliśmy z powrotem do swoich rodzin. A potem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, tutaj w Warszawie, dostaliśmy powiadomienie, że się mamy zgłosić w odpowiednim tam dniu i były spotkania z różnymi przedstawicielami z ambasad polskich, które były w Azji. I więc mówiono nam o jaki klimat jest, jak się zachowywać, żeby być ostrożny, jeżeli chodzi o takie higienę. Wszystkie takie różne praktyczne rzeczy nam podawali i w ten sposób przygotowali nas na wyjazd do Indonezji. Więc to przygotowanie trwało chyba 3 dni pełne i potem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych były objazd autobusem po Warszawie, do kina myśmy pojechali, dostaliśmy książki o Polsce, no i potem pożegnanie i już ta 20 była przygotowana do wyjazdu do Indonezji. Więc pierwsza grupa wyjechała 15 sierpnia, o ile się nie mylę. I to było 10 misjonarzy, a ja wyjechałem w drugiej grupie, było nas 5. I wyjechaliśmy z Polski 1 września do Wiednia. Z Wiednia jechaliśmy do Rzymu i w Rzymie spotkaliśmy się przypadkowo ojciec święty Paweł VI. Odwiedził nasze
tam nasz dom i nasz dom w Nemi. I tam spotkaliśmy się z Ojcem Świętym. Ojciec Święty nas pobłogosławił na pracę misyjną, na której przedstawił nam tą pracę Ojcu Świętemu nasz generał w Rzymie. I potem jechaliśmy samolotem do Bombaju. Czekaliśmy w Bombaju prawie tydzień przeszło, ponieważ była wojna z Pakistan i Indie. Wtedy samoloty nie były hinduskie spuszczane do Indonezji. Dostaliśmy samolot czechosłowacki, który leciał do Rangunu, z Rangunu do Kambodży, z Kambodży do Dżakarty. Więc przyjechaliśmy do Dżakarty 17 września. Byliśmy parę dni w naszym domu misyjnym, a potem przyjechaliśmy do Surabaya, to jest drugie wielkie miasto na Wyspie Jawie. I tam byliśmy do 8 października. W tym czasie było takie wielkie powstanie, ale komunistyczne, tego Tigapulu S, jak to nazywano. I wtedy nasz statek Rato Rosario szybko odjechał z portu Surabayi na wyspę Flores. Nasz przełożony się bał, że w czasie takich zamieszek to może statek być zabrany do innych celów. Przyjechaliśmy na wyspę Flores, do Ende i tam byliśmy parę dni następnie. Pojechaliśmy na język angielski do Mataloko, to jest już na wyspie Flores, w górach 1200 metrów ponad poziom morza. Uczyliśmy się języka indonezyjskiego, w tym niektórzy uczyli się jeździć na koniach, bo nasza pierwsza praca, jakąś my dostali, to były parafie po języku. Wyjechaliśmy na placówki, które były przeznaczone dla nas. Jedni zostali na Flores, a 5 nas wyjechało na wyspę Timor. I tam już na Wielkanoc w 1966 roku każdy z nas objął parafię. Ja też przygotowałem się do tej niedzieli, to był Wielkanoc, co było. I wtedy mój przełożony, rektor i dziekan tej miejscowości, tamtych wilaja, napisał mi kazanie po tetum, bo wtedy jeszcze nie umiałem języka daery. Ja to odczytałem. A po mszy święty on przyjechał i było oficjalnie przyjęcie mnie do parafii Kada Alas. To były dwie parafie połączone. Ta Kada to była na terenie niższym, a Alas to były na pograniczu z Timorem Wschodnim, portugalskim Timorem. Poza tym każdy z nas otrzymał albo konie, albo jakieś... Właśnie o to chciałem zapytać, ojcze. Dzisiaj jest tak, że biskupi zbierają na środki transportu, na samochód, motor, a wy w tamtych czasach otrzymywaliście od biskupa konia. Konia, to były konia. Albo najlepiej dwa, tak? Bo jeden... No dwa, ale to na ogół był tylko jeden koń. Były konie używane do siadania. My siedzieli, tam siodła były, a drugi to koń to woził wszystkie, znaczy były takie dwie skrzynie. Jedna z jednej, z drugiej strony i niósł te skrzynie. Tam były przybory do mszy świętej, był jakiś koc albo jakieś prześcieradło. No wszystko takie rzeczy, które misjonarz potrzebował do mszy świętej, do sprawowania mszy świętej i do spania i tak dalej. W 1975 roku wyjechałem na wakacje do Polski. W 1977 roku już byłem na wyspie Flores. Na Timor nie wróciłem z powrotem z powodu może takich trochę politycznych, bo byłem przy granicy, gdzie państwo indonezyjskie przywłaszczyło Timor portugalski do siebie i tam były takie różne przeprawy, znaczy wojskowe i tego także. Ja potem zostałem przeniesiony na wyspę Flores i pracowałem w pierwszej parafii, to była Mangoleva, parafia w górach i tam byłem 10 lat. Potem został przeniesiony do Radzia, parafia Radzia, która też leży w centralnej wyspie Flores i tam też byłem 10 lat, także ogółem byłem
ponad 30 lat w tego, jako duszpasterz pracowałem. Potem w 1987 zostałem jako już emeryta 65 lat, znaczy zwolniony z proboszcza w parafii, z parafii, i zostałem przez przełożonych zatrudniony w budownictwie. Tak, ojciec w tych pracach duszpasterskich już się sprawdził w wielu projektach i przyszedł czas emerytury i praca się nie zatrzymała. Przełożeni chcieli ojca skierować do podjęcia jeszcze ważniejszych zadań. Właśnie może porozmawiajmy o tych projektach. Prawie 200 projektów, tak przeliczyłem, 60 lat, co w ciągu każdego roku 4 projekty. Nie tylko trzeba zacząć, ale trzeba i skończyć. Ojcze, co to były właśnie za podejmowane zadania? Jakiego typu? Więc to były różne, małe i większe projekty. No więc ja zacznę od tych. W 1992 roku było trzęsienie ziemi, duże trzęsienie ziemi na wyspie Flores i w tym czasie zostały zniszczone szkoła, budownictwo kościelne, kościoły, kaplice, a przede wszystkim zostało zniszczone wyższe seminarium w Lederero. Te budynki, które budowano w latach 40. nie wytrzymały. Słabe były fundamenty, także wszystko runęło. I na pewien czas, to chyba na 3 lata, były wybudowane tylko takie baraki, gdzie klerycy mieli, studiowali i tam mieli wykłady w tych barakach. Bo seminarium w Lederero, i chodzą do seminarium, to są klerycy z tego ze Zgromadzenia Słowa Bożego i klerycy decyzjalni. 700 kleryków mniej więcej. Także w tych barakach tam wtedy studiowali, potem przełożeni dostali odszkodowanie i pieniądze na rozbudowę nowego. Wtedy przełożeni mi zlecili budowę seminarium, więc zacząłem budowę seminarium. W 1995 roku i zacząłem od auli, taka duża aula jest tam wybudowana, ponad 1000 miejsc jest tam, także do tego czasu jest jeszcze wszystko w dobrym stanie, a potem były budowane sale wykładowe, 2 duże gmachy piętrowe i był wybudowany cała ta administracja seminarium. To jest największa budowa, jaką miałem daną, a potem był szpital sióstr zakonnych, 4 czy 5 kościołów już teraz, potem i różne, najwięcej wybudowałem szkół. Państwo miało projekt wybudować szkoły nowe wśród szkół podstawowych, to było pierwsze. Także państwo dawało pieniądze. A wtedy, w tym czasie, jeszcze nie było żadnych firm. Także my, misjonarze, którzyśmy mieli jakiś troszeczkę zmysłu budowniczego, to bardzo chętnie wojewoda dawał projekty szkolne, na przykład całe szkoły albo domy do nauczycieli, dawał nam, księżom, którzy mogli to budować. Ojciec był znany właśnie ze szczególnej metody, bo możemy pomyśleć, że zrealizowano 200 projektów, że wszystkie środki przychodziły z zewnątrz i wtedy ojciec mógł coś zrobić, a to chyba tak nie było, bo sam ojciec przyznał, że lubił ojciec zasiadać do stołu najpierw z ludźmi. Jak najbardziej. Ja wszystkie projekty, co miałem ze strony sióstr zakonnych albo zakonów czy biskupa, no to zawsze było, że pracujemy w parafii, ja zawsze pracowałem z ludźmi. Jeżeli kościoła nie było, tego, tośmy się musieli, spotykamy się, jest zebranie, przychodzą wszyscy, co są odpowiedzialni za całą parafię, bo my mamy w parafii nie tak jak chyba w Polsce. My mamy parafię podzielone na takie grupy, na przykład liturgia, to jest jeden budowa. To jest drugi, przygotowanie dzieci do komunii i tak dalej.
I oni zbierają, i to na ogół tak, ile procent parafia już ma pieniędzy na tą budowę, ile procent dostaje jeszcze od dobrodziei jakichś różnych, a potem ile procent dają wszyscy, co należą do tej parafii. U mnie tak było robione. Drugą metodą moją jest taką, że ja powierzyłem dużą porcję zaopatrzenia moim ludziom z parafii. Że ja sam nie robiłem, ja to, ty będziesz to pilnował i za to będziesz odpowiadał, ty za to, a ja tylko sobie tak chodziłem i sprawdzałem te rzeczy. I teraz mam rzemieślników, ja się tych moich mularzy, stolarzy, ale mularze, co sobie założyli takie małe przedsiębiorstwa. Budują domy piętrowe i wszystko i mogą w ten sposób rozwijać się i teraz praca teraz na Flores i chyba w całej Indonezji dla nas misjonarzy już się skończyła, jeżeli chodzi o takie proste, te budowlane, bo są przedsiębiorstwa i już za to są odpowiedzialni. Ojcze, tak odskoczymy trochę od tych projektów i też sobie powiemy w ogóle o Indonezji. Może nie wszyscy wiedzą, ale właśnie Indonezja to jest największy, najbardziej liczny kraj muzułmański na świecie. Jak sobie radzą chrześcijanie w takiej wielości, na pewno są małym procentem, ale mnie bardzo zaskoczyło, kiedy widziałem katolików indonezyjskich na obczyźnie, jak oni się modlili w swoje modlitwy po katolicku i nagle usłyszałem słowo Allah. I byłem bardzo zdziwiony. Jak to jest? Więc słowo Allah to znaczy Bóg w języku arabskim i naszym my to tak samo przyjęli, też to samo. No właśnie, a co było pierwsze? Bo Allah to jest słowo Bóg wyznawane przez muzułmanów. To słowo, czy to ono wiąże się z językiem arabskim i ono już było wcześniej niż muzułmanie w Indonezji? Jak to było? Nie, bo wcześniej nie mogło być, bo to przyszło tylko, znaczy jak muzułmanie przyszli, to wtedy. Oni wcześniej tego słowa nie było. Na pewno nie było tego słowa, tego dokładnie. Ciekawe to jest, że wiąże się z muzułmanami, przyszło na te tereny i katolicy też się modlą, wymieniając imię Allah. Allah, no my mówimy Allah, ale mówimy też Tuhan. Tuhan też można mówić, to jest to samo mniej więcej, ale Allah. I to nam nie przeszkadza i muzułmanie się nie zabraniają tego mówić nam i my także wszystko jest normalnie, to wychodzi w Indonezji. Wiele osób pewnie może myśleć, że no tutaj muzułmanie, katolicy, no to ino czekać problemów, jakichś może nawet walk, jak to jest, bo Indonezja też znana jest jednak z takiego życia pokojowego. Więc na ogół w Indonezji islam nie jest fanatyczny. Ludzie są, modlą się do Boga i współpracują z innymi. Tak jest na przykład u nas na Flores. My współpracujemy z islamitami i islamici z nami. Jest na przykład tu sołtystwo jedno, takie wioska, nie? Są muzułmanie i są katolicy. I to jest, potem już teraz wychodzi za mąż ten, bierze tamtą i to jest mieszanka taka różna. Więc są rodziny, gdzie są muzułmanka przychodzi na katolicyzm, albo odwrotnie, katolik przychodzi na tego, na muzułmana. Ale to nie jest tak częste. Na ogół jest, śluby są między własnymi wyznaniami. Jeżeli na przykład muzułmanie budują meczet, to my katolicy z tej wioski tak samo pomagają im budować. My budujemy kościół, to oni też nam pomagają. Także ta współpraca na Flores, to się okazuje, że jest jedyna na tych wszystkich wyspach, jakie są w Indonezji, jeżeli chodzi chyba o takie współżycie wyznaniowe katolików z islamem. I jest to jako brane jako wzór dla innych, ale są czasem takie wyskoki. Są takie, jakby to powiedzieć, organizacje muzułmańskie, które są fanatyczne i chcą prześladować, są jakieś swoje te wszystkie zasady religijne używać i tak dalej, to wtedy dochodzi do takich różnych bardzo drastycznych posunięć ze strony islamitów. Palą kościoły,
albo zniszczą, albo coś takiego, ale to są tylko na ogół już w tych czasach to są ludzie, którzy są kierowani przez pewne organizacje, żeby wywołać jakieś takie rozruchy między, albo jakieś nieznaski takie między wyznaniami. To na ogół tylko chodzi tutaj o katolików, protestantów. Prawie nigdy nie słyszałem, żeby buddyści z islami walczyli albo muzułmanie walczyli przeciwko buddystom. To prawie tego nie było nigdy, nie słyszałem przynajmniej. Ale chodzi o katolików, to czasem się to zdarza, ale to nie jest tego. I także Indonezja uznaje pięć religii. To jest islam, katolicyzm, protestantyzm, hindu bali i potem jest na ostatnio jest Konfucjusz, bo tam jest bardzo dużo jest Chińczyków w Indonezji. I także te religie są zatwierdzone i można powiedzieć, że nie ma sekt. Wiem, że w naszych rozmowach ojciec tak nawet ironizował tą wielką ilość nagród, którą ojciec z różnych podmiotów i państwowych, prawnych i kościelnych otrzymywał. No może wymienię, chociażby w 2001 roku Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymany z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2015 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Jeszcze później również z jego rąk Order Polonia Restituta w tamtym roku. Takie też odznaczenie było znaczne kościelne, ale zauważyłem, że ojciec sobie ceni jedną nagrodę. Ona jest związana z tym, co ojciec nosi na dłoni. Złoty sygnet i dowiedziałem się, że jest to szczególne takie odznaczenie państwowe. Złoty pierścień drugiego stopnia otrzymany w 2000 roku. Za co? Za budownictwo i sprawy socjalne, jakie tam dla ludzi biednych i potrzebujących robiłem i rozdawałem. I to gubernator przyznał paru ojcom, i to przeważnie zagranicznym. Ojciec Ograbek otrzymał później, jeden ojciec Schweizer otrzymał, i jeden Holender otrzymał, a no, Indonezyjczyk, przepraszam, ale ani jeden nie otrzymał. Co dla ojca oznacza ta nagroda? To znaczy, że uznali to moją pracę, że jest zgodna z ich planem rozbudowy i tak dalej. Ja tam nie patrzałem na to, ja budowałem i teraz, jeżeli szczerze mogę powiedzieć, jak patrzę na ten cały spis tych wszystkich budowli, to mówię, jak to mogę zrobić? Byłem proboszczem przez przeszło 30 lat i ja budowałem w tym czasie, ale jakoś umiałem połączyć i tą budowę i duszpasterstwo. Także duszpasterstwo w mojej parafii nigdy nie było jakieś tam puszczone. Ja często zapraszałem dużo ojców, którzy pracowali w seminarium, a tam gdzieś indziej, na różne wykłady czy rekolekcje dla ludzi, dla młodzieży, tak żeby parafie były dobrze obsługiwane. Tyle lat pracy. Można by rzeczywiście może pytać się, jakie zmiany ojciec zaobserwował może w Indonezji, też jeśli chodzi o człowieka, o tą pracę ewangelizacyjną, jakie są różnice, kiedy wyście rozpoczynali tą pracę, wtedy 20 polskich misjonarzy, już współpracujących oczywiście z misjonarzami, z werbistami, którzy już tam byli. Te kilkadziesiąt lat minęło i co widzicie dzisiaj? I jeśli ojciec może połączyć to tym takim też może przesłaniem do wszystkich chrześcijan, co by chciał ojciec każdemu katolikowi powiedzieć, nie tylko w Indonezji? No więc ja z tego, co ja jestem w Indonezji, to widzę, że wszystkie kraje azjatyckie są wierzące. Wierzące w Boga. I to jest jedna taka, jak widać, a tym bardziej Indonezja ma pierwszy filar konstytucyjny, to jest wiara w jednego Boga. I tylko te religie są zatwierdzone, które mają przekaz tradycyjny, tradycja,
albo i mają pismo. Mają Koran, mają, jak my mamy ten Pismo Święte, wszystkie, a jeżeli są takie, w Indonezji jest takie wielkie, dawne i pochodzące z tych pierwszych jeszcze tam wierzeń na jawie, tego, to one nie mają tych pisemnych i dlatego nie są uznane za, jako za wyznanie prawdziwe. A w naszych wszystkich dowodach osobistych każdym dowodem osobistym jest napisane, jakiego wyznania. Wszyscy. I tak jest to wszystko skonstruowane i nikt tego nie podważa. Państwo bardzo dużo wydaje na te wyznania, religie poszczególnych. Zależy od członków tych ludzi, tych wyznań, a także i katolicy najwięcej dostają islam. Tych datków, tego pieniędzy z państwa i te wszystkie, i to my katolicy, protestanci i inne wyznania. I katolicyzm się rozwija, ma możliwości. Także ja myślę, że przyszłość to jest całej naszej katolickiej religii, to jest Azja. I dlatego też nasi katolicy w Polsce, no i pandemia była. My co mieli pandemię? I też ludzie nie chodzili do kościoła, bo był zakaz i tak dalej. No ale teraz już wszystko, kościoły są pełne z powrotem. A u nas sobie lepiej, wygodniej jest może patrzeć w telewizję i iść, no nie wiem jakie to jest. I nie wiem jak to, bo każdy pański episkopat podjął inne takie jakieś podejście do tej pandemii, a Polska, ja tutaj widzę, że no może też inne ma podejście, dlatego też może są jakieś braki ze strony kościoła też. I z naszej tutaj i w Azji, ale w Azji ja myślę, że przyszłość to jest Azja. Przyszłość to jest Azja. I jeszcze raz zapraszamy z ojcem na ten kontynent, nie tylko do Indonezji, ale do innych krajów. Szczególnie zapraszamy też może właśnie powołanych do towarzyszenia w pracy misyjnej, w pomocy misjonarzom. Dziękuję ojcze, Tadeusz. Dziękuję.